zastanawiam się, czy mogę iść na spacer. Tam jest taka piękna pogoda. Tak. Tylko powiedz mi, gdzie się wybierasz? Chcę iść do pobliskiego lasku. Tam jest tak przyjemnie i takie piękne tam rosną kwiaty, jakich nie ma w naszym ogrodzie. Córeczko, bardzo cię proszę, abyś tam nie chodziła. Dlaczego? Przepowiednie mówią, iż mieszka w tym lasku zły czarodziej i poluje na chodzące tam dzieci, na które rzuca różne czary. Tatusiu, to na pewno tylko jakiś przesąd. Co mimo to zakazuje ci tam chodzić. Dobrze. Na, 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 na. Mężu, gdzie nasza córeczka? Nie było jej tutaj? Tak, była tutaj i pozwoliłem jej iść na spacer. O, jaki piękny kamyczek. Z chęcią go wezmę ze sobą do pałacu. Tak długo nie ma naszej córeczki. Zaczynam się powoli niepokoić. Na, 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 na. Córeczko, gdzie byłaś? Tak bardzo martwiliśmy się z mamusią o ciebie. Byłam w lasku. Przecież ci mówiłam, że tam idę. Zabroniłem ci tam mówić, prawda? Ale tato, przecież nic mi się nie stało. A zobacz, jaki znalazłam piękny kamyczek. Musisz podnieść karę za to, że byłaś nieposłuszna. Ale dlaczego? Dlatego, że nie posłuchałaś tego, co mówiłem i o co cię prosiłem. Teraz wróć do swego pokoju i czytaj książkę. Córeczko, dlaczego nie słuchasz swego taty i nie wykonujesz jego poleceń? Dlaczego? Dlaczego i dlaczego? Dlaczego jeszcze pyskujesz, mamusi? Nie powinnaś tak robić. Teraz powinno ci być bardzo wstyd. Jesteś niegrzeczna. Dlaczego krzyczysz na mnie? Oby cię tu nie było. Oj, kamyszku, tylko ty jedyna nie krzyczysz i nie mówisz mi, co mam robić. Córeczko, twój tatuś zniknął. Coś strasznego musiało się stać. Jak to zniknął? Jak to możliwe? Przecież prosiłaś o to, ja tylko spełniłem twoje życzenie. Kim ty jesteś? Gdzie się ukrywasz? Jestem zaczarowanym kamyczkiem, który spełnia różne życzenia. Naprawdę? Jesteś zaczarowany? Jak mam teraz to wszystko naprawić? Pomocy za swoją nierozwagę musisz szukać gdzie indziej, bowiem ja spełniam tylko jedno życzenie na 100 lat. Chociaż wiesz co? Idź do lasku, gdzie mnie znalazłaś, a tam na skraju obok wielkiego dębu w chatce mieszka staruszek czarodziej. Pamiętaj, dąb jest jego strażnikiem. Już tam biegnę. To koniec, już go nie znajdę. Dzień dobry. Dzień dobry, jest tu kto? Kto ośmiela się tu wchodzić i zakłócać mój spokój i ciszę? Nie pamiętam, abym cię zapraszał. Ale powiedz jednak, co cię tu sprowadza? Byłam niegrzeczna, nie słuchałam mego tatusia, a teraz tatuś zniknął. Jak mam teraz to wszystko naprawić? Pomogę ci, ale musisz mi obiecać, że już zawsze będziesz słuchać swoich rodziców i będziesz wykonywać ich polecenia. Obiecuję. Dobrze, więc idź do domu, a tam na pewno będzie na ciebie czekał twój tato. Tatusiu, jesteś! Jestem taka szczęśliwa. Obiecuję tobie i mamusi, że zawsze będę już was słuchać. Bardzo was kocham. Oj, kamyczku, dziękuję ci za to, że pomogłeś znaleźć mi czarodzieja. Nie ma za co. Chociaż wiesz, mam do ciebie jedną prośbę, bo kiedyś byłem księciem, tylko zła czarownica mnie zaczarowała i tylko pocałunek prawdziwej miłości mnie odczaruje. Czyli macie spróbować odczarować? Tak. Na ciebie. Dziękuję. Chodź ze mną do pałacu. Tatusiu, pamiętasz, gdy pokazywałam ci ten kamyk? On był zaczarowany i ja go odczarowałam, więc poznaj tacia. Z nim chciałeś się ożenić. Więc urządźmy bal.
odwiedziła. Zaniesiesz jej kropy na ucha i dobry serek na brzucha. Uważaj w drodze, czerwony kapturku, bo wilk grasuje na leśnym pagórku. Głodny jestem niesłychanie, nic nie jadłem na śniadanie. O, idzie mała dziewczynka, wygląda jak malinka. Dzień dobry, dziewczynko mała, co robisz w lesie sama? Idę odwiedzić babcię, bo jest chora. Wilku, ty nie wyglądasz na potwora. Jestem grzeczny, jestem miły. Ojej, muszę już uciekać, babcia na mnie czeka. Najpierw z tym babcie, potem dziewczynkę. I już nie będę głodnym wilkiem. To pan! To ja, czerwony kapturek, twoja wnuczka kochana. Wejdź troszkę, czekam już na ciebie od rana. No! Babciu, dlaczego masz takie wielkie zęby? Żeby cię szybciej zjeść. Ale miałem obiad wspaniały. Teraz odpocznę, żeby zęby się wyspały. Czy ja dobrze słyszę? Czy mnie słuch nie myli? Babcia trafi jak 100 krokodyli. Wilku, co tu robisz? Zjadłem babci i wnuczkę. Zajdź bolesną na łóżkę. Bardzo przepraszam, że rozmawiałem, ale ja tylko najeść się chciałem. Wilku, obiecujesz, że będziesz grzeczny? Przyrzekam się z kim tutaj obecny. Warzywa i owoce od dziś kupuję, nikogo już nie zjem, obiecuję. Ja się cieszę na ten biwak. Jak tu pięknie. Ja też, masz rację. Las jest piękny. Myślę, że to doskonałe miejsce na rozbicie namiotu. Muhahaha. A ja się cieszę, że nie zobaczy moja babunia. O, jaki ładny kwiat. Kto tam? Ktoś mnie przyjmać moją pracę? Ja, babunia, twoja wnuczka. Nie wiedziałam, że masz pracę. Więc wejdź. Zobacz, jaki ładny kwiatek dla ciebie zrywałam. Ej, ty nie jesteś moją babcią. Nie jestem twoją babcią, jestem twoją ciocią. Chcesz się nam wziąć? Tak, a przekażesz to później babuni? Tak, tak. Edwardzie, podaj mi ten niebieski napój. Proszę panią. Na grubę przypadku śmierci. Mówisz to ciu? Pięć. Jeżeli nie masz, ale muszę chyba dać.
ale dwa nie mierzę. Czy to zombie? Co? Bójcie się, ja to zombie. Zaczekajcie. Do mnie? Tak, ja też. Nie pozwolę wam na to.
Dlaczego próbujesz zniszczyć walentynki? Dlaczego ty chcesz zniszczyć walentynki? Ktoś kiedyś złamał mi serce. To było bolesne. Czyli znaczy, że musisz wszystkim niszczyć miłość. Dobrze, przepraszam, powinnam tak robić. Wybaczamy ci. Popatrz na mnie jeszcze raz, w twoich oczach widzę blask, który daje siłę mi na samotne dni. Słońce, kiedy staje dzień, nocą, gdy zapadam sen, jesteś wszystkim tym, co mam, nigdy nie będę sam. Za twój głos miłość miast, za twój dobry słońca blask, zrobię wszystko, by ta miłość żyła w nas. Może stanie w miejscu czas, może nigdzie zmieni nas. Uwierzyłam w moje szczęście pierwszy raz.